Gniewo! Cześć, witajcie z tej strony Boski Gniewuś. Dzisiaj będę wykonywał pierwszy challenge w życiu. Wytrzymaj długo challenge. On polega na tym, że mam przed sobą 10-godzinne wideo Dance Till You're Dead i muszę jak najdłużej wytrzymać oglądając to wideo. Teraz nominuję dwie osoby, które będą mogły nominować kolejne dwie osoby. I mam nadzieję, że ten challenge jak najdalej będzie się rozwijał. Wiem, już ktoś to wykonał, ktoś był w stanie pooglądać całe 10-godzinne wideo nagranie, ale no, zobaczymy, jak ja długo wytrzymam. Także już nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę i zaczynajmy. Dobrze, na razie jeden cykl przeminął, to jeszcze zostało tylko parę tysięcy razy tego samego. Przyznam szczerze, że już wcześniej trochę próbowałem tak próbnie, tam 6 minut oglądając to bez przerwy wytrzymałem. Ale widzę, że już po dwóch prób, po dwóch powtórzeniach już się ledwo trzymam. Ale nie jest aż tak źle. Może będę w stanie dostrzec jakąś różnicę. Może coś nowego się pojawi. Nie wiadomo. Zawsze może coś zaskoczyć, oby. I mam nadzieję, że pozytywnie. Dobra. No i oczywiście zapomniałem dodać, że link do tego wideo jest w opisie, żeby nie było. Oczywiście ta 10-godzinna wersja to została powielona i tam jest też link, to też podam link do oryginału. Kurde, jestem ciekawy, ile mój umysł, ile mój organizm jest w stanie wytrzymać takich cyklów. Nie będę liczył, ale zobaczymy, ile to wyjdzie w czasie, nie? Też nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Ja staram się dość głośno mówić, bo nie będę tego w stanie zweryfikować i poprawić, bo bym musiał powtórzyć challenge. A challenge się nie powtarza. Fuck yeah. Okej, okay, na razie hard trzymam. I to jakby coś, to nie jest zapętlone, że ja sobie coś tam gadam, coś tam teda, to leci i to w montażu. Nie, 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 to jest OBS-a na żywo, na żywo. Obraz niezmontowany nawet przeze mnie przez sekundę. Okej. Minęły 4 minuty. Ja zobaczę może, czy to się nagrywa.
Nagrywa się, dobrze. To ja dalej oglądam. Ciekawe, jak to człowiek, jak bardzo musiał się zmienić człowiek, oglądając to wideo przez 10 godzin. Ja już trochę nie mogę wysiedzieć po 4 minutach 40 sekundach. Najlepszy part jest, jak te brudne franki wyskakują, jak czarny tańczy i te emo tańczy. Jak na razie, może po określonej ilości minut zmienię zdanie. Nie ten czarny, tylko gruby czarny. Kurde, ja myślałem, że wytrzymam przynajmniej pół godziny, coś takiego, ale ja widzę, 6 minut. O kurde. To nie jest takie proste. I teraz nawet ci, co nie lubią challenge'y, nie mogą mieć do mnie zarzutu, że to jest oddychaj challenge, czy pij wodę challenge, że to, ten mój challenge jest na takim samym poziomie trudności. Oj nie. Oj nie. To jest zupełnie inny level. Tak, muszę coś co jakiś czas powiedzieć, tylko nie wiem co, żeby podtrzymać to, że ja to tak naprawdę oglądam, nie? No ten pies tańczący też jest śmieszny. Może to przez to, że ja to tak mam głośno nastawione, tutaj mam na ile? No gdzieś 70%. No aż tak głośno nie mam, ale... O! Będą mnie się pytać, co robiłem w wakacje. To powiem... Że to... Oj, coś tak czuję, że będę musiał łyknąć tabletkę, jak skończę to. Ile minęło? 9 minuta i już czuję początek bólu głowy.
Muszę zobaczyć, ile jedno takie, jedna taka pętla, ile trwa. Jest dobra, te... Od 30 sekundy. Aha, czyli 30 sekund trwa. Okej. Czyli już to pooglądałem 20 razy. Mózg mnie boli już, trochę powoli. W taki sposób ludzi torturują, puszczając im zapętloną muzykę. Nawet którą mogą lubić, ale słuchać przez ileś godzin tego jednego i tego samego. O chyba już dostaje raka powoli. Ale tak powoli. Naprawdę, jak gościu wytrzymam 10 godzin, a ja w 12 minutach mam pierwszy kryzys. Moje typy jak na razie się nie zmieniły, ale na pierwszym miejscu to chyba jest ta dalej emo tańcząca, później gruby, czarny.
To jeszcze zapomniałem, co to tu jest. Jest co? Aha, i filmy Frankowie. No, w takiej kolejności. Okej. No i tam piesek, to wiadomo tam, no. Ile już minęło? 15 minut. Oglądając to czasami zapominam o oddychaniu. Więc może to bardziej skutkować bólem głowy niż oglądanie samego tego wideo. Jakby coś, ktoś się pytał, to ja nadal żyję. Ile mamy? 17 minut. No nie wiem, co ten człowiek, który wytrzymał to przez 10 godzin, jak się musiał czuć. Bo ja wiem, jak się czuję po 17 minutach, a co dopiero po 10 godzinach. To by mnie musieli zwinąć chyba do psychiatryka już dawno. Nawet bym do połowy nie dobił. Szkoda, że jakichś easter eggów w tym wideo nie ma, że na przykład do takich rzeczywiście wytrwałych, że coś by się pojawiło, jakiś tutaj ten, na ekranie coś śmiesznego na przykład. Niestety twórca tej kompilacji nie postarał się zbytnio, co nie szanuję. Wszystko jest dokładnie takie samo. Thank you.
19,5 minuty. Ale nie, no chwila, to... To nie trwa po 30 sekund, czy... Halo, jak to jest? To się wtedy już pomyliłem? No to się zmieniło teraz. No, 49. No, 49. Czyli to trwa po 20 sekund, tak? Coś musiałam się pomylić. Nie, nie, nie. Chwila, nie. Ja już nie wiem, co ja mówię. Chwila, jeszcze raz. Jeszcze raz niech przeminie. Ja już nie potrafię racjonalnie myśleć. No teraz 50. Jest równo 50, tak? Dziesięć sekund minęło. Dwadzieścia. Jednak, no 31 sekund. 31, to na początku dobrze powiedziałem. Dlatego to się ten czas zmienia. Że nie równo po 30, tylko tam różnie. No ja nie wiem co powiedzieć po prostu. Tylko coś raz na jakiś czas powiem, że mnie serce boli. Żebyście nie myśleli, że to jest bój dynorysora, tak? Tylko ja naprawdę... Mój organizm jest w stanie wytrzymać bite 23... 40 sekund. No jeszcze 3 minuty. I teraz 45 sekund. Uff, nagrania. Dobra, przegrałem.
24 minuty 19 sekund. Ja powiem jeszcze raz, bo już nie pamiętam, czy powiedziałem to na początku. Nominuję dwie osoby: Jan Kowalski, ForFB Official. To was nominuję. Będziecie w tytule filmu, będzie w opisie. Nie pamiętam, czy na początku powiedziałem, czy nie. Dziękuję, ja się z wami żegnam. Elo.